Dzisiejszy temat vlogowy być może Was zaskoczy, bo nie ma nic wspólnego z tematyką wnętrzarstwa, ale to widzowie Greenkanu, a dokładnie nasi obserwatorzy na Instagramie, ten temat dokładnie wybrali. A rozmawiać będziemy o związkach. Ulala! Ulala! Ulala, ulala, dziś zaskakująca tematyka, bo dotycząca kobiet i mężczyzn. Nie ukrywam, że sama byłam trochę zdziwiona, jak poprosiliście właśnie o to, żebym opowiedziała o moich poglądach na ten temat, ale że Greenkanu mówi o jakości, więc myślę sobie, że jakość można odnieść tak naprawdę do każdej sfery życia, również do sfery bycia w związku, partnerstwa. Pomyślałam sobie, że opowiem Wam o fundamentach, o 7 fundamentach, które według mnie mają kluczowe znaczenie dla udanego związku i nie przedłużając zaczynam od pierwszego z nich. Czyli do płynięcia jedną łodzią. Jeżeli jesteście zaskoczeni, to już tłumaczę. Ja bardzo często porównuję bycie razem, związek, tworzenie związku do rejsu. Właśnie, że wsiadamy do łodzi, rozpoczynamy nasz wspólny rejs, no i teraz tutaj dochodzimy do najważniejszego według mnie aspektu, czyli do tego, żeby każdy z nas do tej łodzi wsiadł obiema nogami. Co przez to rozumiem? My, słuchajcie, wsiadając do łódki z naszym mężczyzną, z naszą kobietą, wysiadamy zazwyczaj z łódek, które są obok, które są naszymi rodzinami, tymi pierwotnymi, tak? Czyli mama, tata, brat, siostra. Najpierw jesteśmy w tej łodzi, później decydujemy się, wybieramy swoją wybrankę, wybranka i wsiadamy do tej naszej już łodzi z nią. No i niestety bywa tak, że czasami ktoś nie do końca do tej łodzi wsiada. Jedną nogą jest jeszcze trochę w tej łodzi pierwszej z rodziną, drugą nogą w tej łodzi, którą chce płynąć z żoną, mężem, partnerem. No i wiecie, jak taki rejs wygląda, jak się niestabilnie stoi, tak? Czyli ta jedna noga jeszcze jest w starej rodzinie, nowa noga jest w nowej rodzinie. I ja zawsze wtedy mówię, jak tak sobie rozmawiam też z moimi znajomymi, jak opowiadamy w ogóle o tym, jakie mamy różne doświadczenia życiowe, jak słyszę właśnie tego typu historie, to zawsze mówię, że lepiej w ogóle nawet nie rozpoczynać wtedy rejsu, bo nie da się tak płynąć w ten sposób i być na przykład kapitanem na swojej łodzi, albo być dobrym sternikiem na swojej łodzi. Bo ty zamiast skupiać się na tym rejsie z wybraną swoją osobą i na tym, żeby super płynąć, szybko osiągać sukcesy, z nurtem tam sobie fajnie płynąć, to skupiasz się tylko i wyłącznie na tym, żeby utrzymywać równowagę przez ten cały czas. Czyli żeby było dobrze dla tej łodzi pierwszej i dobrze dla tej łodzi drugiej, co jak wiemy wszyscy jest raczej niemożliwe. Według mojej opinii takim najzdrowszym rozwiązaniem jest właśnie to, że obydwoje osoby związku wsiadają do swojej łodzi, tworzą właśnie już taki oddzielny całkiem od tych łodzi obok rejs, ale te łodzie obok mogą przecież cały czas płynąć z nami, tak? I płyniemy we trójkę jako takie równorzędne rodziny. Nie mam tu na myśli tylko małżeństwa, bo związek partnerski to niekoniecznie jest zawsze małżeństwo no, podpisane tak pod papierkiem, bo ludzie, jak wiecie, też żyją ze sobą bez jakby tej instytucji małżeństwa, ale generalnie partnerstwo, tak, że jeżeli decydujemy się na ten wspólny rejs, to włóżmy tam obydwie nogi, już tak mówiąc wprost. Ja do takiej dużej metafory użyłam, ale wydaje mi się, słuchajcie, że podstawą wielu rozpadów w ogóle związków właśnie leży to, że mężczyzna, kobieta nie potrafią do końca wyjść ze swoich rodzin pierwotnych i że nie potrafią jakby brać odpowiedzialności za tą nową rodzinę, którą tworzą, tylko ciągle gdzieś trzymają się jedną ręką, tudzież stoją tą jedną nogą właśnie w tej rodzinie, z której niby wyszli. Drugim takim aspektem, fundamentem udanego związku w mojej opinii jest wspólny język. I mam tu na myśli taką zdolność, umiejętność porozumiewania się wzajemnego w związku. Jak już mówiłam o tych łodziach, z których my wsiadamy do tej naszej wspólnej, takiej metafory właśnie użyłam, ale generalnie ta łódź, czyli ta rodzina, ma jakieś swoje, nie wiem, przyzwyczajenia, sposób właśnie komunikowania się, sposób załatwiania różnych spraw, poglądy również. I w momencie, kiedy my zaczynamy z drugą osobą tworzyć no już taki wspólny nasz związek, tak, to fajnie by było, żebyśmy znaleźli nasz język, a nie zmuszali partnera do przyjmowania zasad z tej rodziny, z której wyszliśmy. To też jest umiejętność, którą niestety nie wynosimy najczęściej z domu, jakby nie uczy nas się tej akceptacji do tego, że inna strona może rozumieć pewne rzeczy inaczej,
że świat w ogóle, słuchajcie, może inaczej postrzegać, że ma inne poglądy na pewne tematy. No i teraz co dalej? Jak osiągnąć właśnie ten taki dobry kompromis i nauczyć się tak ze sobą rozmawiać, żebyśmy się rozumieli nawzajem, a nie mieli takie wrażenie, że obydwoje rozmawiamy w ogóle w dwóch różnych językach. Czyli ten wspólny język, który pomaga nam w takim codziennym nawet komunikowaniu się i wyrażaniu swoich uczuć, tego co czujemy, jakie mamy oczekiwania. Myślę, że to jest drugi taki bardzo, bardzo ważny fundament dobrego związku. A trzeci to według mnie dbanie o siebie i to zarówno w aspekcie o siebie, typu o siebie samego oraz o siebie, w znaczeniu o siebie nawzajem. Zacznę o siebie samego, bo to są też takie częste argumenty, że w pewnym wieku przestałaś o siebie dbać, strasznie przytyłaś, nie dbasz o swój wygląd, nie dbasz o kondycję fizyczną, zachowujesz się tak, jakby ci przestało zależeć w ogóle na wszystkim. Czuję się, że jestem dla ciebie, jestem nieważny, nieważna. Często, słuchajcie, takie argumenty padają w związkach i rzeczywiście często tak jest, że my przestajemy o siebie dbać fizycznie. I nie chodzi mi tylko o taki wygląd zewnętrzny, typu, nie wiem, my kobiety, że nie malujemy się, tak, czy bardzo mocno tyjemy i nic z tym nie robimy, czy że w ogóle przestaje dla nas być ważne, jak wyglądamy, ale też mam na myśli naszą formę fizyczną, że w ogóle też nie dbamy na przykład o zdrowie nasze. I wyraźnie zaznaczam, że to się ma do obu stron, czyli i do kobiet, i do mężczyzn, to samo można powiedzieć o obu płciach. I również dla mnie, żeby związek był takim udanym i mocnym związkiem, to jest również o takie dbanie o siebie wzajemnie. Czyli na przykład robienie sobie malutkich niespodzianek, czyli na przykład kupowanie swojej kobiecie kwiatów, czyli na przykład robienie miłych jakichś małych gestów wobec swojego partnera, męża. Czyli to są takie rzeczy, które zazwyczaj niedużo kosztują, poza tym, że musimy o nich pamiętać i rzeczywiście z taką dbałością podchodzić do tej drugiej strony, ale dają dużo, jakby bardzo mocno cementują związek. Jak sami wiecie, codzienność i takie już życie, które czasami naprawdę jakieś nam belki pod nogi kładzie, potrafi zabijać uczucie w takim znaczeniu, że pozbawia magii takie bycie ze sobą. Tak, te codzienne obowiązki, które są żmudne, są takie same, powtarzalne, wygaszają ogień. I właśnie wydaje mi się, że to dbanie o siebie i w znaczeniu takim osobowościowym, typu dotyczącym mnie, i dbanie o siebie wzajemnie, to jest taki kolejny mocny fundament, który pozwala właśnie na to, żeby związek był silny. Być może będziecie zaskoczeni kolejnym fundamentem, który wymienię i który dla mnie jest bardzo ważny, ale myślę, że on rzeczywiście ma istotne znaczenie przy takim mocnym byciu ze sobą. A mianowicie dla mnie fundamentem jest osiągnięcie sukcesu zarówno przez jedną i drugą stronę. I nie mam tu na myśli wcale jakichś spektakularnych sukcesów typu wejście, pokonanie góry, jeżeli to robicie ok, albo skoki spadochronowe, ale osiąganie takich sukcesów, które pozwalają nam fajnie się czuć w życiu. Nawet jeżeli nie zdajemy sobie sprawy z tego, te sukcesy są nam w życiu potrzebne. To, że my gdzieś ciągle budujemy to własne poczucie wartości. Jeżeli obie strony w związku osiągają sukcesy, mało tego, zauważają je wzajemnie, motywują się do czegoś dalszego, tak, do kolejnego kroku, sukcesem, słuchajcie, może być, nie wiem, nauczenie się jakiegoś nowego tańca albo gry na instrumencie. Sukcesem może być nauka żeglarstwa. Sukcesem może być awans w pracy. Sukcesem może być zrobienie czegoś twórczego, albo sukcesem może być, nie wiem, poszerzanie swojej wiedzy tam z danej dziedziny. Jakkolwiek będziecie ten sukces rozumieli, uważam, że on jest po prostu potrzebny w życiu każdego z nas. Bo zobaczcie, jeżeli jest taka sytuacja, że jedna strona związku, małżeństwa, związku osiąga ciągle sukcesy, rośnie, po prostu rosną mu skrzydła, tak, jemu, jej. Druga strona w tym czasie czuje się strasznie przytłoczona i nie ma też nic w takim swoim życiu, co by jej dawało radość albo właśnie pozwalało się rozwijać, to taki związek będzie, wydaje mi się, coraz gorzej funkcjonował. Więc fajnie by było te sukcesy wzajemnie osiągać, nawet na różnych polach i też je dostrzegać u siebie, tak? Dostrzegać, chwalić, gdzieś właśnie motywować się wzajemnie, po prostu generować tą dobrą energię. Kolejnym elementem, kolejnym fundamentem, o którym chcę opowiedzieć, no bo mówiliśmy przed sekundą o sukcesach, a teraz chciałabym opowiedzieć o kompromisach. Po pierwsze o umiejętności zawierania kompromisu, po drugie, żeby to nie były kompromisy tak zwane zgniłe, czyli takie, które
ani jednej, ani drugiej stronie w ogóle nie odpowiadają. I teraz co to jest zgniły kompromis? To jest taka sytuacja, kiedy niby coś ustalamy, niby kiwamy głowami, że no dobrze, zróbmy tak, no skoro nie można, no to idźmy tą drogą, ale tak naprawdę jesteśmy obydwoje niezadowoleni z tej drogi. Nie poświęcamy więcej czasu, na przykład nie wierząc w to, że w ogóle uda nam się coś lepszego wymyśleć, na to, żeby te dwie strony były zadowolone. W życiu, słuchajcie, jest tak, w tej naszej podróży łodzią, że niekoniecznie zawsze rzeka sobie płynie, nie wiem, łagodnie, tak? Czasami ten nurt jest naprawdę ostry, czasami życie nam takie sytuacje rzuca pod nogi, na które my w ogóle nie czekamy. I wtedy właśnie takie dogadywanie się wzajemne i ustalanie gdzieś jakiegoś obrania jednego kursu, obrania jednego zdania, właśnie bez tego zgniłego kompromisu, tylko takiego, na które każdy z nas jest się jednak w stanie zgodzić, myślę, że to jest mocny fundament, taka umiejętność każdego związku. Przedostatni fundament, o którym chcę dziś opowiedzieć, ale myślę, że też bardzo ważny, to jest fundament, który nazywa się zainteresowanie. Zainteresowanie drugą stroną. Zobaczcie, jak często słyszymy od osób, które opowiadają o tym, że się rozstały, że wiesz, ja miałem wrażenie, że my żyjemy w jednym domu, ale w ogóle obok siebie, że nie mamy nic ze sobą wspólnego. Wydaje mi się, słuchajcie, że często wynika to z tego, że my w ogóle mało wiemy o osobie, z którą żyjemy przez tyle lat, chociaż na początku było inaczej. Na początku w tej fazie zakochania, właśnie takiego zainteresowania wzajemnego, zależało nam na tym, żeby o drugiej osobie wiedzieć jak najwięcej i później gdzieś tam sączące się życie i ta codzienność, dzieci, wiecie, praca, szkoła powoduje to, że gdzieś wchodzimy w jakieś takie tryby i w ogóle przestajemy się interesować drugą stroną. Myślę, że zainteresowanie drugim człowiekiem, takie okazywanie naszemu partnerowi ciągłego zainteresowania, kochanie, co u ciebie słychać, co w pracy, jaki dzisiaj dzień miałeś, nie wiem, co się fajnego wydarzyło, w ogóle też rozmowa o emocjach, o tym, co się w życiu każdego z nas dzieje, że to jest ogromny, mocny fundament dobrego związku. I tak naprawdę w momencie, kiedy my dużo wiemy o swoim partnerze i potrafimy też szybko reagować na takie różne sytuacje, które nam się przydarzają, to mamy większą szansę na to, że właśnie coś zatrzymamy na przykład złego, co się będzie zaczynało dziać. Albo właśnie, że wychwycimy moment, że partner ma lepszy czas i że możemy się jeszcze bardziej, fajniej rozwinąć też jako związek. To zainteresowanie drugim człowiekiem każdy z nas, słuchajcie, lubi, prawda? Jak druga strona okazuje mu jakąś atencję, że widzimy, że naprawdę zależy tej drugiej osobie na naszym życiu, że naprawdę go interesuje to, co robimy. Myślę, że to jest bardzo mocny fundament. I ostatni fundament, słuchajcie, o którym chcę opowiedzieć, chociaż tak naprawdę powinien być gdzieś na początku zapewne, bo jest bardzo ważny dla każdego związku, to jest fundament, który według mnie, jeżeli go nie ma, to jest mała w ogóle szansa na to, żeby związek dobrze funkcjonował. Kiedy spytałam mojego męża, o czym jeszcze mogłabym Wam opowiedzieć, co według nas ważne jest w tym związku, on zrobił tylko jedno. Właśnie to. I to znaczy tyle, co bliskość fizyczną, właśnie w takim małym żarcie. Czyli mówiąc krótko, seks. Związek, każdy związek, dwojga ludzi, który ma się opierać na miłości i bliskości takiej wobec siebie, ma na myśli również tą bliskość fizyczną. Jeżeli tego elementu brakuje między dwojgiem ludzi, jeżeli jest takie odrzucanie siebie wzajemne, tak? Również dotyczące naszych ciał, bo słuchajcie, nie oszukujmy się, my jako ludzie potrzebujemy jednak dotyku, przytulenia, tej bliskości właśnie również bardziej intymnej. Jeżeli nie ma tej bliskości w ogóle, albo jest ona bardzo zachwiana, to myślę, że trudno razem właśnie tak w harmonii iść do przodu. A wiadomo, że jednak no wszyscy raczej decydując się na bycie z kimś, chcielibyśmy, żeby było nam dobrze, żeby ten związek sobie fajnie się rozwijał, fajnie płynął tą jedną łodzią, żeby udawało nam się pokonywać jakieś tam przeszkody, kochać się po prostu do samego końca. Ja słuchajcie, to czym się dziś z Wami podzieliłam na Waszą prośbę, to są moje prywatne poglądy. Bardzo jestem ciekawa Waszych, bardzo jestem ciekawa tych Waszych fundamentów, które uważacie, że scalają Wasze związki albo w ogóle, że są w związkach ważne. Pod spodem w tym filmie wypisujcie te swoje komentarze, bardzo chętnie je poczytam. Dziś
Dziś będę już kończyła, ale od razu zapraszam Was na kolejny odcinek dokładnie z tego samego tematu, tylko że będę opowiadała znów, to będą moje prywatne poglądy, o powodach, które niszczą związek, powodach, które przyczyniają się do tego, że nasz związek się rozpada. Za kilka dni ten odcinek będzie na naszym kanale. Jeżeli widzicie mnie pierwszy raz, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Tam na dole jest okienko subskrybuj, obok jest dzwoneczek, który trzeba pingnąć, wtedy będziecie dostawali informacje o najnowszych filmach. Będziemy razem na bieżąco. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, oczywiście poprosimy o łapkę w górę. Jeżeli uznacie, że on może w czymś pomóc komuś z Waszych bliskich, to po prostu go fajnie sforwardujcie dalej. Tam macie możliwość też na dole w rogu możliwość udostępnienia. Na dzisiaj się już żegnam i co? Do usłyszenia już za kilka dni. Pa, pa!